Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was, uczniowie klasy siódmej, na kolejnej katechezie, bardzo ważnej i ciekawej, gdzie dowiemy się o poszukiwaniu prawdy i o człowieku, który tej prawdy wytrwale szukał. Pomódlmy się na początku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty powiedziałeś o samym sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś prawdą i Ty nas prawdy uczysz. Ty przyszedłeś nam objawić prawdę o Bożej miłości. Uwielbiamy Cię i wołamy tak, jak nas nauczyłeś, do Boga jako naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dobrze, rozpocznę tak. Znamy tę księgę. Ufam, że czytamy. Nie tylko, że ją mamy, ale i czytamy. W tygodniu biblijnym zapraszam Was, byście otworzyli, byście przeczytali z taką głęboką wiarą, że jest to coś więcej niż słowo. Jest to Słowo Boże, że jest to słowo bardzo mocne. Takie słowo, które potrafi przemieniać życie ludzi, gdy tylko za tym słowem chcą iść. Wysłałem tam do Waszych rodziców pewne materiały pomocnicze, jak ktoś korzysta, czyta, właśnie by wzrastać. Wzrastać w świetle Bożego Słowa. Bardzo zapraszam. Nie tylko w tym tygodniu, choć ten jest biblijny, ale i następne tygodnie nie Wam towarzyszy Księga Pisma Świętego. A mamy może troszeczkę więcej czasu, by móc spokojnie nad ważnymi rzeczami się zastanowić. Dzisiaj przed nami temat o dziedzictwie człowieka, jak mówiłem, szukającego prawdy, świętego Tomasza. Dziedzictwo świętego Tomasza. Prawda. Cóż to jest prawda? Zapytał Piłat Jezusa. A cóż to jest prawda? No właśnie, co to jest ta prawda? Czy znam prawdę? Czy żyję w prawdzie? Czy mnie inni okłamują? Czy mówię prawdę? Czy bronię prawdy wtedy, kiedy trzeba? To bardzo ważne pytanie, bo człowiek potrzebuje żyć w prawdzie. Kłamstwo nie pomaga nam się rozwijać. Napisałem takie hasło: prawda, tylko ona jest ciekawa. Właśnie, mieć taką ciekawość poznawania prawdy. A to wymaga ode mnie, od każdego, wysiłku. Poznawanie prawdy wymaga wysiłku. Ale całej prawdy, nie takich półprawd, troszkę prawdy, troszkę kłamstwa, nie. Tylko prawda jest ciekawa. Nieprawda ciekawi. Jestem ciekawy, czy Ciebie też prawda ciekawi. To zapamiętajmy, tylko prawda jest ciekawa. No dobrze, ale jak tą prawdę poznać? Pan Bóg tak nas stworzył i to nas odróżnia od wielu innych istot, że mamy umiejętność posługiwania się rozumem. Człowiek jest istotą rozumną. Człowiek pyta, wyciąga wnioski, człowiek się zastanawia, człowiek potrafi swoim rozumem zrobić bardzo wiele dobrych rzeczy. Popatrzcie, każdy z nas na co dzień korzystamy z dóbr cywilizacji, z dóbr naszej kultury, ale także z rozwoju. Z rozwoju technologicznego, choć nawet teraz. Mogę się z Wami spotkać, nie widząc Was, mówiąc do komórki. Na co dzień z tego korzystamy, ale przecież, popatrzmy, to człowiek, który szukał, myślał, zastanawiał się, jak to zrobić, te wszystkie rzeczy wymyślił. Oczywiście korzystając z wiedzy poprzedników i wiedząc, że przyjdą następni, którzy będą z jego wiedzy korzystać. Dziedzictwo, takie przekazywanie, że nikt jakby nie wyrasta, to każde drzewo wyrasta z ziemi, ma jakieś swoje korzenie, tak? Nie staje się tak samo. I
I tak samo naukowcy i świat nauki nie spadł z nieba, tylko ma swoich poprzedników, ma swoje korzenie. Więc cieszymy się zdolnością używania rozumu. Bądźmy mądrzy, bądźmy rozumni. Tego od nas chce Pan Bóg. Proszę się nie śmiać, bo rysować nie za bardzo umiem. Jak ktoś by się pytał, co to jest, to ma być ptak. Czy wygląda, czy nie, to nie wiem, ale to ma być ptak, bo ma dwa skrzydła i dziób. To jakby kwalifikuje go w gronie ptaków. Dwa skrzydła. Rozum, co mówiłem, i wiara. To są dwa skrzydła, na które wznosimy się do odkrywania, poznawania prawdy. Nie tylko rozumem. Jakby ptak leciał jednym skrzydle, no to będzie mu ciężko, nie doleci. Jakbyśmy o samej wierze tylko lecieli, nie używając rozumu, to byłoby źle. I podobnie, gdybyśmy tylko rozum, a odrzucili wiarę, też będzie źle. Potrzeba tych dwóch skrzydeł, rozumu i wiary. Jest takie piękne też twierdzenie: Fides quaerens intellectum. Wiara poszukuje zrozumienia. Wiara szuka zrozumienia. Czyli wiara nie zaprzecza rozumowi. Są takie pewne prawdy wiary, które przekraczają rozum, bo ich rozumem się nie da ogarnąć. Dlatego w nie wierzymy. Lecz pamiętamy, że nie ma sprzeczności. Jest, jak to się mówi ładnie, harmonia. Tak? Jest współistnienie, wzajemne uzupełnianie siebie. No to dzisiaj człowiek z epoki średniowiecza. Średniowiecze nie jest ciemnogrodem zacofanych ludzi, którym wmówiono kity i tak te całe masy sobie żyły na co dzień, nic nie wiedząc. Nie. Średniowiecze jest takim czasem, od V, no, prawie VI wiek do XV, XVI umownie, 1000 lat rozwoju intelektualnego człowieka. To w średniowieczu powstają uniwersytety, które przecież dziś odbywają, że mają taką wielką rolę. Jakie uniwersytety? W Bolonii, to już XI wiek, w Oksfordzie XI wiek, w Paryżu XII wiek, w Cambridge XIII wiek, w Salamance XIII wiek, w Padwie XIII wiek, w Montpellier jeszcze XIII i w Krakowie XIV wiek. Więc widzimy taki wielki ruch powstawania uniwersytetów. No to musiała być kadra, musieli być wychowawcy, wiedza była przekazywana, podopieczni zdobywali stopnie naukowe, rozwijali później państwa. Jednym z takich uczestników życia intelektualnego średniowiecza jest święty Tomasz z Akwinu. Pochodził z rodziny znaczącej w królestwie Neapolu. Jako kilkuletni już chłopiec słuchał wykładów Monte Cassino, później wykładał na uniwersytetach, wykładał w Paryżu, wykładał w Kolonii. Czemu święty Tomasz jest ważny? Bo pogodził teologię i filozofię. Święty Tomasz z Akwinu, nazwany doktorem anielskim, pogodził teologię i filozofię. Co to jest teologia? Najprościej. Logia, logos, słowo, czyli wiadomo. A teo? Teos, Bóg. Nauka o Bogu, słowo o Bogu. A filozofia? Zofia, mądrość. Fileo, filo, kochać. Kochać mądrość, umiłowanie mądrości. Teologia, nauka o Bogu, filozofia, umiłowanie mądrości. I teraz te dwie dziedziny wiedzy nie zaprzeczają sobie. Filozofia, język filozofii, pewne pojęcia z filozofii pomagają później właściwie mówić o Bogu w teologii. Czyli można to powiedzieć, że taka filozofia, ta dziedzina wiedzy jest pomocą do uprawiania dobrej teologii. I zrozumiał to święty Tomasz. Napisał sumę teologiczną, czyli zbiór
teologii, taki bardzo rzetelny, wiele tomów. Napisał sumę filozoficzną, ale także święty Tomasz napisał, żeby mnie się nie pomylił, prawda wiary chrześcijańskiej. Prawda wiary chrześcijańskiej i suma filozoficzna, suma teologiczna, to tylko niektóre jego dzieła. Tylko niektóre jego dzieła. Ale jak święty Tomasz poznawał? Jak święty Tomasz się uczył? Takie dwa bardzo ważne miejsca. I znowu, proszę się nie śmiać, bo rysownikiem jestem słabym, ale możemy się domyślić. Jednym miejscem jest stół, na którym leżą książki. Czytać. Biblia, katechizm, biologia, matematyka, język polski, geografia, kosmologia. Jest wiele dziedzin wiedzy. Być ciekawym świata, poznawać. Święty Tomasz oczywiście wiele czytał. Zastanawiał się, co inni powiedzieli, jak oni na takie sprawy patrzyli. Więc jest to praca intelektualna, musimy ją też doceniać. Ona jest tak samo ciężka jak praca fizyczna, gdy do niej podejdziemy odpowiedzialnie. Ale nie tylko stół. Święty Tomasz poznawał Boga przede wszystkim w modlitwie, na kolanach. To on ułożył jeden z piękniejszych hymnów o Eucharystii przed tak wielkim sakramentem. Upadajmy wszyscy wraz. Śpiewamy go bardzo często w kościołach. Święty Tomasz był człowiekiem rozmodlonym. To, co przeczytał na kolanach, o tym rozmawiał z Bogiem. Jego się pytał. Jezusa naśladował. Żył Ewangelią. Dobrze, kochani. Myślę, że odkryliśmy, że dziedzictwo świętego Tomasza to jest mądre życie w poszukiwaniu prawdy. Dziedzictwo świętego Tomasza to odwaga w szukaniu prawdy, życie w prawdzie, ale także mądre godzenie i rozumu, o którym nie możemy zapomnieć, nie możemy go pominąć, i wiary, którą musimy w sobie obronić. Myślę, że tyle o świętym Tomaszu. Zadanie bardzo proste. Strona 51. Mamy Curriculum vitae, życiorys świętego Tomasza, czyli dane osobowe, jakie miał wykształcenie, co napisał, znajdziemy w podręczniku bez problemu, tylko przepisać te dane, żeby się zapamiętały, żeby były jakoś przez umysł kojarzone. No i drugie proste, ale ciekawe, hasło, szyfr, mamy cyfry, mamy litery, musimy odszyfrować to, co mówi Sobór Watykański II o poszukiwaniu prawdy. Właśnie, co mówi Sobór Watykański II o poszukiwaniu prawdy? Nie powiem wam, bo po to jest ten szyfr, byście sami sobie odkryli też to, poczuli się odkrywcami. Pomódlmy się wspólnie, podziękujmy Bogu, że nam daje prawdę o sobie i daje nam świętych, którzy nas do Niego prowadzą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. I na koniec jeszcze cytat z Pisma Świętego dla was. O, mam tu Księgę Przysłów. Czy mądrość nie nawołuje? Nie wysila głosu roztropność. Na najwyższym szczycie, na drodze, na rozstaju dróg usiadła, przy bramach, u wejścia do miasta, przy wejściu do portyków podnosi głos. Odzywam się do was, mężowie, was wzywam, synowie ludzcy. Naiwni, nabierzcie rozwagi, niemądrzy, nabierzcie rozumu. Popatrzcie się, słowo wzywające do mądrości.